Wystawę obrazów malowanych słomą, której autorami są mieszkańcy Lubania, państwo Mieczysława i Józef Rajterowie, można oglądać w Trecie. Państwo Rajterowie są emerytowanymi nauczycielami. Swoją działalność zawodową związali z Lubaniem i z powiatem lubańskim. Są po przejściu na emeryturę pozostali nadal aktywni. Swoją działalnością pozazawodową chcą uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta Lubań. I dziś jesteśmy właśnie świadkami tego, jak Państwo są aktywni, bo właśnie to dzięki ich inicjatywie została zorganizowana dzisiejsza wystawa przy współudziale Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu. Jak widzimy, bieg dla Państwa nie stanowi żadnej bariery przeszkody, wręcz przeciwnie, inspiruje i napędza. W swojej działalności kierujemy się zasadami, pozwolę sobie zacytować, że działanie, które jest wyznacznikiem człowieka, jest również jego miarą. A więc działanie również pociąga tworzenie. A żeby coś zrobić, trzeba działać, wtedy tworzymy. Tworzymy w czasie młodości, ale również powinniśmy to robić w wieku, no powiedzmy, 60+. Głównie na ten wiek zwrócę uwagę, bo widzę tutaj, nikomu nie uwłaczając, wiele właśnie w tym wieku kolegów, koleżanek, kolegów, emerytów, którzy na pewno mają swoje pasje i zajmują się różnego rodzaju działalnością. Naszą działalnością to tworzenie obrazów. Ponieważ nauczyciel emeryt jest niebogaty, więc wybraliśmy takie tworzywo, którego jest wszędzie dużo, można bardzo szybko pozyskać. Wystarczy tylko trochę czasu i troszkę serca do tego i cierpliwości. Myślę, że to mamy, bo czasu mamy dużo. Oczywiście to jest pewien paradoks, że mamy dużo czasu i właśnie dlatego, że zajmujemy się różnymi sprawami, między innymi właśnie robimy obrazy w słomie, to tego czasu mamy już niewiele. Zajmujemy się również innymi sprawami, ale głównie to jest naszą pasją. Proszę Państwa, patrząc na twarze, widzę dużo przyjaciół, znajomych, widzę władzę, a więc grono bardzo dostojne i jesteśmy szczęśliwi, że właśnie temu gronu dzisiaj powierzymy swoją kolekcję, poddamy pod Państwa ocenę, no i będziemy szczęśliwi, jeśli ta ocena będzie pozytywna i Państwo będziecie również wyrażać uznanie tak samo jak w wielu miejscach, gdzie dotychczas w Polsce byliśmy. Wydaje się, że słoma jest takim bardzo banalnym materiałem, że właściwie to, co czasami widzimy na polach, nadaje się tylko do spalenia, albo nadaje się do zagospodarowania gdzieś tam przez rolników dla zwierząt. Państwo pokazują, że geniusz ludzki, który w nas tkwi, potrafi z takiego banalnego materiału, czyli jest kamień, drewno, papier i wreszcie tutaj dzisiejszy taki niemy bohater, czyli słoma, potrafi jednak przybrać pod wpływem tego geniuszu ludzkiego bardzo atrakcyjne kształty. Państwo przez lata jako nauczyciele hartowali charaktery ludzi młodych, dziś często i gęsto ludzi, którzy weszli w dorosłość, mają swoje rodziny. Nie poprzestali Państwo na tym i bardzo niezmiennie z tego się cieszę, że Państwo są dalej aktywni, bo teraz mogą Państwo hartować ten banalny materiał, jakim jest słoma i faktycznie nie nalepiać tej słomy, tylko tak jak jest to w tytule wystawy, malować tą słomą. I wierzę, że za chwileczkę zobaczymy, iż faktycznie jest to malowanie tym materiałem tych obrazów, wspaniałych obrazów, które ukażą się przed naszymi oczyma.
Malowanie słomą stało się prawdziwą pasją państwa rajterów. Chcą tworzyć i robią to z całego serca. Jesteśmy szczęśliwi, że mieliśmy bardzo dużo gości, że nasze obrazy wzbudzają podziw i po prostu tak ma być. Po to jesteśmy, żeby tworzyć. Twórczość małżeństwa to motywy religijne, kulturowe czy sakralne. To cała gama pięknie i starannie wykonanych prac. Staram się na różnych wystawach być, ale to, co dzisiaj zobaczyłem, to normalnie przeszły mi ciarki. Nie dość, że ciekawa tematyka, jak również ta precyzja i dokładność, to tak robi wrażenie, że mieszkańcy Lubania, którzy byli nauczycielami, którzy przygotowali wielu, wielu wspaniałych ludzi i dali jakąś przyszłość w życiu, się okazuje, że jeszcze na ten czas emerytalny znaleźli niesamowitą pasję i wykonują coś wspaniałego, że myślę, że ta wystawa, która by znalazła się obojętnie w najlepszym wernisażu gdzieś w kraju, znalazłaby uznanie i rozgłos dla naszego miasta. Burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński podkreśla, że tacy ludzie jak państwo Reiter są bardzo potrzebni miastu, bo pokazują między innymi, jak można być aktywnym, będąc na emeryturze. Po pierwsze, pokazuje to, że w Lubaniu mieszkają ludzie, którzy są pełni różnych talentów i różnych pasji, a czasami warto po właśnie takie pasje sięgać i takie pasje pokazywać, po to, żeby zachęcić również inne osoby, które czasami zostają w tych domach same sobie, aby po prostu gdzieś pogrzebały wewnątrz w człowieku, bo zawsze jakiś talent w człowieku siedzi i ten talent potrafiły w sobie odkryć, a później go przekazać szerszej publiczności. Myślę, że obecne osoby na sali, ale te, które jeszcze w ciągu kolejnych dni będą miały okazję zobaczyć tą wystawę, stwierdzą jedno, że ten banalny materiał, jakim jest słoma, wcale nie musi być pod wpływem ludzkiego geniuszu taki banalny, jak nam się wydaje. Mówimy przecież, że komuś słoma wystaje z butów. Okazuje się, że z tej banalnej właśnie, wystającej gdzieś tam słomy, czy leżącej słomy na polach, można robić rzeczy fantastyczne. Cieszę się niezmiernie, że mamy okazję zobaczyć to, co prezentują mieszkańcy naszego miasta, emerytowani nauczyciele naszych lubańskich szkół, bo to, co widzimy, jest moim zdaniem fantastyczne. Prace państwa rajterów trafiły również w gust księdza Bogdana Bednarczyka, byłego ucznia nauczycielskiej pary, a obecnie wikariusza parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Świeradowie-Zdroju. Wydaje mi się, że te wszystkie wystawy związane z duchowością, z sakralnością są bardzo istotne dla życia społecznego. Podkreślają religijność, podkreślają i historię związaną z narodem polskim. I to jest przepiękne, że się odbywają, a ta sztuka i wyraz tej religijności wyrażone przez państwa rajterów są przepiękne. To widać, można zobaczyć je oglądając ten materiał. Myślę, że zagospodarowanie czasu przez osobę dojrzałą, dorosłą, a byli państwo rajterowie moimi nauczycielami, to kolejny wymiar czy sposób zrealizowania siebie i wyrażenia swojej duchowości. To jest przepiękne. Wystawa będzie czynna w terminie do 15 września, a udostępniona jest dla zwiedzających w Galerii Łużyckiej.